Ciao widzowie z tej strony, ja czyli Zombiaczek, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam się dla was odcinek Stepania do graczy, więc mam nadzieję, że każdy z was zostawi tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, no i pamiętajcie, żeby napisać jakiś komentarz. Ty, jeśli dobijecie pod tym odcinkiem 1000 łapek w górę, to w następnym odcinku wylosuję dla was o te właśnie sławki, które wyświetlają się wam w tym momencie na ekranie. Ale jedyne, co musicie zrobić, to właśnie dobić te 1000 lajków w górę. Pewnie zapytacie, dlaczego taki duży próg. A no, bo te sławki, które kosztują i to, więc fajnie by było, żeby było tak 1000 lajków. Dobra, nieważne. Pamiętajcie, sub, łapka w górę i dzwoneczek oraz napiszcie w komentarzu swój adres e-mail oraz dlaczego to byście mieli te sławki po prostu otrzymać. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty Genesis. Kod wam się wyświetla w tym momencie na ekranie, także link do Genesis znajdziecie w opisie. No i właśnie bym zapomniał, żeby wygrać te sławki, musicie być na moim Discordzie. Sprawdzę to, czy będziecie na Discordzie. Link do Discorda macie w opisie, także zapraszam bardzo serdecznie, miłego oglądania, na razie i yo, pozdro! Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnej osoby, a raczej do pierwszej osoby, do gili, gdzie jest, moi drodzy, chyba z 6 albo 7 osób online. Stwierdziłem, że zaryzykuję, raczej to się nie uda, ale typek ma tutaj lagi jakieś. Dobra, jest ich tak dużo, że ja pierdzielę. W sumie trzech ich tutaj jest, nie jest taka źle, szczerze wam powiem. Dobra, spróbujmy sklepać któregoś z nich, zobaczymy, czy nam się uda. Szczerze mówiąc, wątpię w to, ale wiecie, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, to mówią. Chyba tak się mówi. Możecie napisać w komentarzu, że tak się mówi. Gdzieś tak chyba słyszałem, więc chyba się tak mówi, ale nie jestem do końca pewien. Chciałem w ogóle jakieś seta widmo. Nie mam w ogóle seta widmo. To jest dosyć kiepskie. Dobra, jeden gościu w ogóle ucieka. Już się poszedł dobrać. Ja pierdzielę. Nie wierzę, nie wierzę. Jest ich tutaj, widzowie, nie wiem, 5, 6. O, laga ma pies. No jest ich tutaj 6, a goście idą się dobrać, także to dosyć zabawna sytuacja. Nie, 4 ich tutaj jest, to co ja gadam, że 5, źle policzyłem. Matematyki, no patrzcie to, co za ludzie to są. Ja po prostu w to nie wierzę. Po prostu widzę, w to nie wierzę. Jak można być aż tak słabym graczem? Jestem sam, jest 4. 4 dobierają, to jest aż po prostu niesamowite. Niesamowite po prostu. Jak mój set? Dobra, mój set jest, widzowie, już taki czerwoniasty, więc sobie go po prostu zmienimy. Dobra, niestety sobie tutaj zginiemy. Tak zakładałem, że raczej tutaj zginę. Skoro gościu poszedł cię drugi raz dobrać. Ja pierdzielę, co za to są gówna, no. Macie tej kordy, widzowie. Jakby ktoś chciał przebić sobie jeszcze ich. Skoda, bo no nie ma co, no patrzcie, to oni chodzą się dobierać cały czas. To jest hit, wiecie co? Nie, no dobra, nie mam szans tutaj uciec stąd. Żeby policzę sobie jeszcze na sam koniec chyba. O, nie polizałem, jeszcze nie polizałem. Dobra, może któryś by z nich polizał. Jakby jakoś tak polizał jakoś tutaj. Kurde, nie wiem, czy oni w ogóle chyba stręża nie mają. Dawaj, polisz no, dlaczego nie polizałeś? Polisz, no polisz, proszę cię, zgiń któryś ramusie. No zgińcie, co wam szkodzi zginąć, i tak jesteście słabi. No, gildia patyk, ma ręce jak patyki. Ja pierdzielę, balię padła. Zgiń się, zgińcie, proszę. Mi też padło, ja... Pierdziele i zabiłem jakiś alcio. Ile dostałem na minusie? Chyba ze 100. Nie, no ze 100 może nie jest, pewnie z 50. Dobra, nic się nie stało. Wiedziałem, że raczej to się nie uda, ale zaryzykowałem. Zaraz tepamy do kolejnej osoby. Myślę, że takie tepnięcie na początek było dosyć spoko. Dobra, moi drodzy, a więc tepam do pierwszego ziomka. Zobaczymy, gdzie on mnie tepnie. Mam nadzieję, że to nie będą żadne nogi. Jest to, moi drodzy, jakaś tutaj drzewkarka. O kurde, on mnie na swoją drzewkarkę tepnął. Tak, na swój kuboid i tutaj jest jego drzewkarka. Dobra, dosyć spoko. Szczerze mówiąc, jestem w szoku. Myślałem, że gdzieś mnie w nogi cepnie, bo sprawdziłem sobie, ile ich jest online, bo mówię, no, nie będę tepał do gili, gdzie jest, wiecie, z 15 osób online czy coś. Chociaż teraz w sumie już niemożliwe, żeby było to osób online. Ale wiecie, jednak zawsze po prostu gdzieś lepiej tepnąć jest tych osób w gildii mniej online. Okej, okay, jemu się powinna za chwilę skończyć regenka z koksa, przez co powinienem iść na... Co on tam je? Refila chyba zja, tak? Zjadł refila czy koksa? Nie widziałem, kurczę. Tak daleka ciężko rozróżnić, co gościu je, bo te efekty, wiecie, są zbyt małe. Chyba zjadł koksika, tak. On zjadł koksika, przez co ja sobie też zjem koksika. Nie wiem, jak mój set. Mam na sobie seta widmo. W sumie na zmianę też mam seta widmo, co daje mi lekką przewagę. Tylko nie wiem, co ten gościu... O, w ogóle pery mi nie rzuciło, a to ciekawe. Nie wiem, czy ten gościu ma właśnie seta widmo, ale z tego, co mi się daje, że on go tak szybko zmienił, to po prostu nie ma seta widmo. Dobra. Co? Nie. Dobra. Myślałem, że on pójdzie do tamtego ziomka i się po prostu dobierze czy coś, ale się nie dobrał, że spoko, podoba mi się to, jak najbardziej. Teraz jestem sobie refila, też je refila, więc mam nad nim przewagę, chyba z jednego, dwa refile, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, dociśnię go pod ścianą. Czy zjadł teraz koksa? Tak, zjadł chyba teraz koksa, więc ja sobie też zjem koksa. Dobra, zjeśliśmy sobie koksa, ale gościu próbuje mnie odpunchować, próbuje zagrać na czas. Ja tutaj do niego perę spróbuję rzucić. Fajnie, bo gdyby nie grał gościu na czas, a on będzie uciekał gdzieś dookoła. To jest w ogóle jakaś beczka, nie wiem, o co chodzi.
Będzie uciekał dookoła. Możecie się dobrać. Czy co? Nie, nie poszedł się dobrać. Czy on tu wpadł do jakiegoś swojego. Do jakiegoś swoich tutaj pokoiku, kurde. Aha. Zajebiście po prostu. No czajcie to? Czajcie to? I on teraz się poszedł dobrać. Nie, no naprawdę? Aha, i on się teraz dobierze. No powiem wam tak, widzowie, za chrzty honoru. No, chciałem to coś takiego zrobić. No, oni się tam dobrali, patrz, on mu rzucił seta. Także trochę zabawnie, że tak powiem. No niestety się tu nie dobiorę, więc sobie zginę z tymi itemami. No, przykro mi niestety, chyba że... No, trawę mnie, trawę mnie. Aha. Nie wiem, czy nawet, czy to chyba jakiś inny mnie te klepie teraz, ziomek. Ta, inny zupełnie. I pewnie by typeczek polizał, gdybym nie spadł. Tu się poklepał jeden na jeden. Mówię, kurczę, fajny ziomek. No, a tu proszę, wrzucił do nóg. No i tak to wygląda. Pada mi set widmo, szkoda trochę. Spróbuję może połączyć, chociaż, no, nie zdążyłem połączyć nawet hemu widmo. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnej osoby na klepę. Szczerze mówiąc, nie sprawdziłem przed tym tepnięciem, jaka to będzie. O! Spoko! Sprawdziłem, czy ten typek jest z jakiej gildii w ogóle. Tak po prostu napisał do mnie, no i tepnąłem do niego, więc zobaczymy, czy uda nam się go sklepać. Mam nadzieję, że tak. Z tego co widzę, gościu chyba za bardzo nie ogarnia, bądź nie ma on po prostu speeda. Ciężko mi stwierdzić, czy ma gościu efekt speeda, czy go po prostu nie ma. Ale mam nadzieję, że nie ma. Wtedy będzie po prostu łatwiej nam go. Dobra, skończyła mi się regenka. Jemu w sumie chyba też, jeśli zjedliśmy takie, co on jest? Refila zjadł, dobra. Zjadł refila, mam seta jeszcze pomarańczowego. Także całkiem spoko. Okej, okay. Je refila. Czy mu padła fajerka? Nie, wydawało mi się, że padła mu fajerka. W sumie, jak mogłaby mu paść fajerka, jak on tyle co jadł koksa. Także trochę głupie myślenie z mojej strony. Spróbujmy go do... O, dobra, elegancko. Och, no i to było, widzowie, bardzo, bardzo szybkie tepnięcie, które zakończyło się naszą wygraną. Oddam temu ziomeczkowi za chwilę itemy i zobaczymy, czy on w ogóle będzie chciał te itemy. Napiszę mu M Dawid It's Me, chyba miał nikt taki. Tepaj po itemy. Dobra, zobaczymy, czy on następnie, jak tepnie, to go po prostu zaakceptuje. O, patrzcie, ziomeczek do mnie tepa itemy. Po itemy, Dawid It's Me. Tylko mam 2 sekundy antologauta. Ja sobie tutaj go zaakceptuję i sobie idę elegancko na spawna i tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka. Tepam chyba do jakiegoś fana kampera, bo typ jak ma nick fan Camper to Cox, czy coś takiego. O, jest Camper to Cox. Także widzowie, tutaj fan kampera sobie zdedał ziomeczek elegancko. Ziomeczek sobie polizał, bo chyba trochę lepiej się od niego klepie. No dawaj, rozkop, rozkop to wariacie. Nie ma problemu, możesz to rozkopać, rzucę cię z chęcią na dół. Dobra, bo padł mi, moi drodzy, tutaj zaraz set mi padnie. Zjadę sobie koksa, zjemy sobie też koksa, tylko chciałbym zmienić seta, tylko boję się, że zaraz jak ja będę zmieniał seta, to on będzie mnie chciał zrzucić, no właśnie, tak właśnie zrobił, ja w sumie sobie za nim zeskoczę, bo dlaczego by nie, zmieńmy sobie seta przy okazji, o kurde, to są jakieś itemy, czy ja zmieniłem seta, nie, nie zmieniłem tego seta, dobra, teraz zmienię set, aha. No dobra, to był jednak po prostu błąd, że tutaj wskoczyłem, no bo widzicie, zachowanie standardowe, zresztą, jest, nawet mnie to nie dziwi, tylko, ach, gdyby typeczek polizał, byłby spoko, padł bania, nie wiem, koksa? Ach, chciałem zaryzykować, no ale niestety, ziomeczek sobie tutaj elegancko zjadł. Dobra, zjedzmy koksa, on ogólnie może by polizał, wiecie co, ja sobie zmienię seta. Nie, naprawdę? Och, Boże, Boże. No to nie boga wina, ale... Prozbysiu 1, 2 czy 4 ewidentnie do najlepszych graczy nie należy. Nie gadajcie, że on zaraz zje koksa, jeszcze raz się dobierze. Patrzcie, to zje koksa i wbije się we mnie. Wiedziałem, że tak zrobi. Co za kurde korniszon po prostu, no. Tylko żeby nie polizać, chociaż żeby nie było przypału. No słabo, słabo trochę, kurde, Steve'ek walony. No ale... Ajajaj, no szkoda, szkoda, no co mam powiedzieć, szkoda po prostu, raczej nie mam tu żadnych po prostu, no właśnie, tu totalnie bez wyjścia, widzowie, brak wyjścia tutaj, w tej sytuacji, a mi sojusz pokazuje, ale mam w dupie twój sojusz, gościu, bo i tak mnie zabijesz, dobra, polizałem sobie, trudno się mówi, no niestety gościu się dobrał 3 razy, także no, unlucky po prostu. No dobra, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka. Jest to typek o nicku Szyszki FC. Zobaczymy, gdzie mnie zaakceptuje. Okej, okay. Aha, no dobra. Nie sądziłem, że... Ja pierdolę. Nie wziąłem pereł na pasek. Ja pierdolę. Ale i tak ich tam było pewnie z 3 albo 4, więc bym zginął. Im szybsza śmierć, tym lepsza.
Dobra, moi drodzy, tapam do kolejnego ziomeczka. Jest to typek z gildii 1987. Sprawdziłem, jest on tylko jeden online w gildii. I gdzie on mnie tutaj tepnął? Co on tutaj... Gdzie on... Nie wiem, co on zrobił, ten ziomeczek. Gdzieś mnie tutaj tepnął w dosyć dziwne miejsce, że tak powiem. Ej, to jest jakaś beczka, czekajcie, myślałem, że czas 12.00. A, nie, to jest jednak beczka, z której jest zabudowana. No ale gościu poszedł się od razu dobrać. Część od rankingu. No i od razu się poszedł niestety dobrać. Nie podoba mi się to zbyt bardzo, że ja tutaj tepnąłem. Gość dosłownie po 2 sekundach klepy poszedł się dobrać. Fejkujemy może, moi drodzy, jedzenie koksa. I sobie zmienię seta, w razie co. Nie wiem, co ten typek chciał zrobić. Totalnie nie mam żadnego bladego pojęcia. Naprawdę. Poszedł on tam do tego pokoju. Stał tam przez jakieś 15 sekund. Po czym się wbił we mnie. Nawet się nie dobierając. Nie wiem. No, fajnie, że się nie dobrał. Ale ja na jego miejscu bym się dobrał. Jak miałbym być już w takiej sytuacji. No, ale nie będę narzekał, że się nie dobrał. No bo fajnie, że się nie dobrał, chociaż mamy ten sam limit. Dobra, jemu powinien koks skończyć jakieś 2-3 sekundy przede mną. Więc próbujemy go w tym czasie sfokusować jakoś, żeby polizał. No niestety, nie polizał nasz kolega kochany. I on sobie zjadł od razu koksa. To ja sobie w tym czasie na jego koksie zmienię seta. No ale dobra, no tutaj już chciałem powiedzieć, że fajny ziomek, bo się nie poszedł dobrać. Ale no niestety, kurczę, no powiem wam widzowie, że chciałbym nagrywać jakieś fajne typanie, gdzie się dzieją akcje. Ale niestety się nie da nagrywać, no bo... Co ja mam zrobić w momencie, gdy kurczę... No ludzie się po prostu dobierają. Nie mam jakichkolwiek szans, tak? No nie mam, nie mam po prostu żadnych szans. Chyba, że ktoś poliże jakimś fartem, no ale zaczynam sobie koksa po prostu. Ja może jedyne co mogę zrobić to jakoś... Jumboosta kupić, rzucić przez to perłę. Rzucić perłę gdzieś do góry, która mnie nie zblokowała o ścianę. Ta perła też mnie nie zblokowała o ścianę, która za chwilę spadnie na dół, także trochę słabo odnośnie tej perły. O, już sobie tutaj zginąłem. Spadłem jeszcze w dół. No, widzowie, co mam powiedzieć.